podziękowaniach od ministranta z parafii świętego Wojciecha. Drogi księży Mariuszu, za Twoją pracę i trudy i ciężar znajomych dni życzymy, aby Chrystus zapłatą sam był Ci. Niechże On sam wyrówna wdzięczność naszej dług, ażebyś dla Kościoła pracować długo mógł. Żyj długo, księże Mariuszu, zdrowie niech Ci zawsze sprzyja, a na niwie Twej kapłańskiej błogosławi Jezus i Maria. I Bóg zapłać w dalszej posłudze szczęść Boże. Wspólnota parafialna, wspólnota różańcowa, wspólnota krwi Chrystusa, przyjaciele Paradyża. Życzymy szczęścia, aby Maryja i Józef i Jezu czuwał nad księdzem. Bóg zapłać. Dziękuję. Jesienny liść. Jedna róża dla Wojciecha, a jedna róża dla Marii. Bóg zawsze. Dzięki Bożenko. Wszystko dobre będzie. Drogi księży wikariuszu, w tym dniu także i my w imieniu Młodzieży z Czerwińska pragniemy ogromnie podziękować za Twą posługę w naszej parafialnej wspólnocie. Dziękujemy za to, że byłeś dla nas dobrym pasterzem, pamiętającym o zagubionych owcach, a swoim podejściem zachęcałeś do kroczenia śladami Chrystusa. W szczególności jednak jesteśmy wdzięczni za księdza otwartość i szczery uśmiech, który nieraz stawał się światłem rozświetlającym ciemności dnia codziennego. Dzisiaj, po tych kilku wspólnych latach, chcemy niezmiernie podziękować za księdza obecność, ale przede wszystkim dzisiaj życzymy Ci, księże Mariuszu, by Pan błogosławił Twoją dalszą posługę kapłańską i uzdalniał do rozgrzewania młodych serc Bożą miłością, dokładnie tak, jak robił to dotychczas. Czcigodny księże Mariuszu, lat kilka byłeś tu z nami, dlatego kiedy odchodzisz, żegnamy Ciebie ze łzami. Za to, że byłeś dobry, za pracę gorliwą w parafii, dziękują Ci starsi i mali, serdecznie, jak każdy potrafi. I między ludźmi innymi, niech dobrze Ci będzie z nimi, serdecznie Ci tego życzymy. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. Dziękujemy Ci, kochany Dziękuję. Za Twoją szczerość, za Twoją dobroć. Dziękuję bardzo. Tak wszyscy powinni się zachowywać. Nie mówię o księżach, mówię o wszystkich parach. A tu masz
prezent na dalszą drogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Osobiście. Bóg za to. Dziękuję. Dziękuję. To usiądźcie na chwileczkę, bo pożegnania zawsze są trudne. Kochani, w Czerwieńsku przeczytałem dużo książek. Ktoś powie, że to jest nudna sprawa czytać książki. Ale czytanie książek jest też interesujące. Bo moi drodzy, tymi książkami byliście wy. Jedna książka to był kryminał, druga książka to była komedia, był dramat tak samo, bo przeżywamy i przeżywacie różne rzeczy. I tak patrząc na te książki, które są teraz na półkach, to dowiedziałem się z tych książek, gdzie jest Biesiekierz na przykład, prawda? Na kolędzie, bo nigdy w życiu nie wiedziałem, gdzie jest, ale dowiedziałem się, bo ktoś tam brał ślub. Dowiedziałem się, że córka, co dzisiaj przyjechała, jak się nie mylę, to mieszka w Łodzi. I mógłbym tak po każdej książce kawałek tej książki przeczytać wam na głos. Tylko jest RODO. To nie można. I kochani, te książki to jest wasze życie, wasze serca. I to jest chyba najważniejsze w byciu księdzem. Także, kochani, to jest chyba najważniejsze. Nigdy nie mówię z kartki, albo mówię bardzo rzadko, ale dzisiaj posłużę się, bo kartka by zamokła, moi drodzy, od łez i potu dzisiaj. Zacytuję słowa takiej kobiety, którą wszyscy znają, i to nie Matka Boża. Kochać ludzi, kochać Boga, to do nieba prosta droga. Kochać sercem i czynami, a będziemy aniołami. To, moi drodzy, powiedziała matka, którą wszyscy znacie. Marianna Popiełuszko. Zwykła, prosta kobieta. Ale myślę, że te słowa oddają wszystko. Także bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za te prawie 4 lata, za te spotkania, za te różne rzeczy. I no, pozostaniecie w moim sercu. Ja powiem wam tak. Ja nigdy też długo nie byłem na żadnej parafii i jakbym teraz umarł, to by napisali na pomniku, był wikariuszem parafii wielu. Bo moi niektórzy koledzy byli nawet 9 lat na jednej parafii. Ale widocznie człowiek ma taką rolę, że go będą przenosić. I moi drodzy, chciałbym wam za wszystko podziękować. Chciałbym też podziękować księdzu proboszczowi, też go przeprosić, bo ja też wiem, że ja nie jestem za łatwy. No, ale moi drodzy, to też życie człowieka kształtuje, prawda? Takim, jakim człowiek jest, to życie kształtuje, ale zawsze żeśmy się dogrywali, mimo wszystko. Dążyliśmy do zgody. No, każdy, sami wiecie, mamy całkiem różne charaktery. Każdy z nas ma całkiem inny temperament, także. Ale żeśmy się jakoś zawsze dążyli do zgody. Także dziękuję i jednocześnie przepraszam, choć my jesteśmy starymi kawalerami. Ciężko się nam zmienić, wiecie. Wy chłopa temperujecie, chłop was, a ksiądz czasami, wiecie, no nie ma kto go temperować. Bo pani Krysia powie, że jesteś fajny, Marysia ci koszulę wyprasuje, Grażynka ci tam coś tamten. No i myślisz, że jesteś, no nie jesteśmy aż tacy wspaniali. Ja sobie też zdaję sprawę z tego. Ale dziękuję wam za wasze serca, za waszą dobroć. Proszę was też, żebyście przyjęli tego nowego wikariusza, który przyjdzie. Też go tak ciepło, że tak powiem, potraktowali. No i dziękuję za wasze serca. Będziemy się jeszcze spotykać, czy w Czerwieńsku, gdzieś tam w Zielonej Górze.
moi drodzy, bo różne są drogi i się na pewno spotkamy. Także dziękuję wam serdecznie, że mogłem czytać te książki, którymi są wasze serca. Dziękuję za waszą życzliwość. Dziękuję tutaj ministrantom właśnie. Ja im zawsze mówię, że ja bym takiego dobrego syna nie miał, bo nigdy nie wiesz, co ci wyjdzie, co nie? Choć religia zabrania księdzu mieć dzieci, żebyście wiedzieli, że się nic nie zmieniło, chociaż papież jest liberalny, co nie? A oni to są najlepsze dzieciaki takie, prawda? Także w takiej perspektywie właśnie, żeby dziękuję tak samo im, że zawsze byli, Marianowi, który jest, że tak powiem, no za półtora wikarego. Za półtora wikarego. I on mi nawet zdradził ostatnio, że żyje w celibacie jak ksiądz. Mówi, że żyje w celibacie, już się poświęcił. Mówi, Mariusz mówi, poświęciłem się całkowicie Kościołowi. Ja mówię, to i dobrze, bo jak on tyle jest w tym Kościele, to ta jego Marysia by mu zadymy robiła, jakby była 20 lat młodsza, co nie od niego. No. Także, kochani, dziękuję tak już serio mówiąc. Jak kogoś tam uraziłem, to też przepraszam. No i kochani, budujmy drabinę do nieba już tutaj na ziemi. Amen. Ja także chciałbym dołączyć się do tych wszystkich słów podziękowań. Chcę powiedzieć, że ksiądz Mariusz był moim pierwszym wikariuszem. Uczyłem się od niego, co to znaczy być proboszczem dla wikarego, bo poprzednio byłem w parafii sam, także tutaj mogłem się też od niego uczyć. Mogłem czytać tę książkę, którą on jest. I szczególnie chciałbym mu podziękować, a zarazem powiedzieć, że takie trzy rzeczy dostrzegam, które może trochę zazdroszczę, na pewno, które warto uczyć się od księdza Mariusza, mówię o sobie. Pierwsza to otwartość na ludzi. Druga rzecz to bycie ludzkim, takim właśnie blisko ludzi. I to myślę, że ksiądz Mariusz ma szczególny dar właśnie do tego. I trzecia rzecz to poczucie humoru. Tych trzech rzeczy mi chyba trochę brakuje, ale może właśnie po to byliśmy razem, żebym mógł się tego tutaj nauczyć i tę książkę przeczytać. Także Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.